Ej, witam was w kolejnym odcinku z Shadow of War. Wybiłam tutaj przed chwilą grupę orków. Będziemy kontynuować główny wątek. Ziemia niczyja. Armia orków przypuszcza swoje ataki z Tirith Ungol. Dołącz do Baranora i przynieście walkę do Mordoru. No to idziemy z tym. Baranor. You can't have run out of orcs in the city. There are a few left, but we're hunting one in particular. The last bodyguard of the war chief leading the siege. Wodzowie są potężnymi orkami, których często chronią kapitanowie. Poznanie przybocznych wodza i rozprawienie się z nimi znacznie ułatwi pokonanie wodza. W menu armii można zobaczyć kapitanów chroniących danego wodza. I to będzie tu. Zgadza się? Czyli ten Skun Bezduszniak. Znajdź i zabij przybocznych wodza przed konfrontacją z nim samym, a pokonanie go będzie prostsze. Pomóż Baranowi wytropić i zabić jego Baranorowi, przepraszam. Zabić tego przybocznego. A, czyli najpierw tego musimy And the way to a war chief is through his bodyguard. You sound like you've had some experience in this. I've had enough. I'll follow your lead. No. Co niedostępne, bo nie rozumiem. Ja mam prowadzić? Czy kto? Chyba ja. Jeśli pozostajesz w ukryciu, możesz rozkazać sprzymierzeńcowi lub przywołanemu przybocznemu zabić pobliski cel. Wyceluj we wroga i naciśnij, by sprzymierzyć go. By sprzymierzeniec go zaatakował. Sorry za błędy, ale jakoś tak. Okej, rozumiem. Aha, okej, kłam. To jest chyba wprowadzenie do tej. Do prowadzenia swojej armii. Boże, on leje, to widać. Ja pierniczę, nie widziałam tego wcześniej i chyba nie chcę widzieć. A jednak. Okej. Zrzuciłam trochę mięcha. Tylko nie wiem, czy to był najlepszy pomysł. Poczekamy chyba, niech się pobiją. A dlaczego by nie? Niech się pomęczą. Z tej strony orkowie są tak dzicy i chorzy, że mają zwierzęta, które... z którymi sami nie mogą zapanować, tylko jakieś tam lepsze, wybitniejsze jednostki. Dobre, nie? Ale to nawet w książce było tak pięknie pokazane, że po prostu takie dzikusy. Jestem w tym miejscu, w którym powinnam być, czy nie jestem? Okej, tylko... No dobra, i co ja mam tu zrobić? Znajdź trop przybocznego. To tylko tyle tego tropu? No, ciężko. Lo. Już tyle kręcę, a nie mogę. No w końcu. Ktoś tu jeszcze jest? Nie. No i dobrze. A jednak. No
Dobra, jeden nam stoi na drodze. To jest Lipton. Ten zwierz nam trochę tutaj robi za dużo zamieszania. I tutaj mamy dwóch kolesi. Dwóch orków. Oczywiście oni są zajęci rozmową. Okej, chyba dobrze poszło. I teraz lecimy sobie dalej. Już mamy orka z tymą na plecach. Okej, a gdzie jest reszta drużyny? Przecież było nas więcej, nie tylko ty jeden. Chyba, że mi się coś wydawało. Shit. No, mało brakowało. Ale tamten, tam już ktoś coś zwęszył. Przejdźmy sobie może tędy. Muszę jeszcze podejść i zebrać strzały, bo widzę, że nie ma. Join your fallen brothers. No nie. Here I am in Mordor, and I run into a bunch of lazy men. Niego będzie trzeba rzucić z tego jego kurwa, bo będzie problem inaczej. Dobra, tak. Ale poszło gładko. Super. No dobra. Gorzej, że ten misiu tam jest. Ups. I almost feel sorry for the war chief we're hunting. He'll be lonely without his bodyguards. He'll join them soon enough. Serio? My sobie tutaj tak rozmawiamy przy orkach? Okej. Okay. Misja wykonana. Mamy to. Minas Ithil wysłało swoich żołnierzy, aby pomogli ci pokonać wodzów. Aha, okej, okay. Naciśnij strzałkę w prawo, aby przywołać Gondorczyka. The war chief Baranor seeks is just one of many, and they will continue their attacks on Minas Ithil. Then our path is clear. We have to kill them all. And we'll need help from the Gondorians to do it. Rozumiem, czyli too many? I będziemy musieli wzywać pomoc. Aha. I w ogóle teraz chyba będę mogła tych swoich orków przywoływać, czyż nie? Gdzie mamy główny ten wątek? Jesteśmy tutaj. Tu. Wróć do Szyloby, by dowiedzieć się więcej o zagrożeniu Minas Ithil. Czy mamy jakąś szybką podróż tutaj? Mamy. Więc przeniesiemy się i zejdziemy do Szyloby. Zobaczymy, co słychać. U naszej
pseudopopleczniczki. Ups, przepraszam, pomyłka. Swoją drogą, dlaczego nas atakują te pająki? Mogłaby chociaż, nie wiem, zadbać o to, nie? Jest za nimi. No raczej. Tell me what you wish to see. Lena's evil still standing. All is so selfless. Nothing more. We saw some troubling things last time, didn't we? I want to know my fate with the Nazgul. Be careful what you ask for, Ranger. With prophecy. We take the city at dawn. Submit to your destiny. Wow, niedobrze. I know what you fear, Talion. Shelob's vision is not cast in stone. It is the power of domination. The ring can enslave the minds of men. Boję się, że będzie sługą Saurona. What can be done? Sacrifices must be made, and many will be lost. But we must hold to our purpose, no matter what the cost. Właśnie, no to jest to, nie zawsze uda się uniknąć. Lives can be saved. If the war chief of our vision is the same one Baranor and his men are hunting, they will need help. One war chief makes little difference. Right now, this one war chief is the most immediate threat to Minas Ethel. I will not stand by while Baranor and his men risk their lives to take him down. I to jest to. Mamy tutaj tego. O, są nasi. Ekstra. Gdzie jest Baranor? Tutaj. Baranor, I'm here to help. This war chief you're after. He's not one to be taken lightly. We brought down war chiefs before, Ranger. I won't turn down an extra sword. And we shall take him down together. I'll take out his archers first. Your men move in after I've cleared the path. Okej, okay, czyli mamy oczyścić łuczników. Dobra, jeden jest u góry. Spróbujemy zrobić to po cichu. Nie musimy się śpieszyć wcale. Teraz tylko tak. Pytanie. Ten jeden siedzi akurat tam w trawie, którędy ja chcę przejść. Mam nadzieję, że mnie nie przyuważy. No nie? W ostatniej chwili się udało. We usually work alone. I hope the aim of these Gondorian archers is true. Otherwise we'll be dodging friendly arrows. They're experienced soldiers. They'll do their part. Brawo. Brawo. Kurczę. Dobra, w sumie nikogo tam nie ma, nie? Jest.
Zabij z ukrycia 3 na 4. No, jak na razie idzie dobrze. Teraz chyba się zajmiemy tamtym. Po cichutku. An elven archer would be worth 3 Gondorian archers. Really? Only 3? Ci sobie dogadują. Okej. Tutaj będzie problem, żeby wejść tam niezauważenie. Tutaj mam jeszcze 2. Ten jest odwrócony tyłem. Dobra, aż się dziwię, że idzie tak dobrze. Być musiało się coś zepsuć. Zostało jeszcze 2. Chyba. Ci są problemem. O, shit. I tak samo... tak wiem, właśnie chyba zrobimy jakieś zamieszanie z tym gniazdem. Nie no, stary, nie skacz tutaj koło nich. Kucnij sobie. O, tam jest jeszcze jeden, czyli... Dobra, wiem co zrobimy. Spróbujemy stąd się dostać, tam do tego łucznika. A jednak nie, nie bardzo. Tamtego akurat łatwo dopaść. Tych 2 jest w takiej lokacji, że stoi mi ktoś na drodze. No cóż, to zrobimy to w ten sposób. Bo chyba lepiej się nie da. Jak spróbować przemknąć się tą stroną? Okej, super, udało się. Wejdę tu, prawda? No tu jaja hoduje? Never underestimate men fighting to protect their home. This is not their home. Myślałam, że może te jajka da rady rozwalić, ale niestety. Okej, i została nam jeszcze 2 teraz, tak? 3. Nie, 2. Z czego jedno jest problematyczne. Niedobrze. To było głupie. I tak samo tutaj zrobimy. Spróbujemy przejść sobie bokiem w tą trawkę i do góry na spokojnie. Dobrze, że oni tak są odwróceni tymi plecami tutaj. Niemniej jednak. Koniec, padaj. Brawo. Super. Może wszędzie te jaja pająków, okej. I został ostatni. W jaki sposób go ominęłam? Akurat najprostszy. No chyba, że się wpakujemy na... ognisko. I całą resztę orków. O, już zajęli pozycję. Super, czyli nasi tutaj. O, jak ładnie. Mam 10. Now let's get to a vantage point. No nie, jeszcze jeden tam został. To ja idę.
Idę go zaciupię. Myślałam, że jeszcze jeden został. Bezdusznia. Lovely smell of men. Nothing is sweeter. Together we will crush their defenses and grind them to dust. Together, as captains and war chief united, we will have victory. Together we take the city at dawn. No rozumiem, że zagrzewa ich do walki. Now is the time to strike. Serio? Osełka padł, został podpalony, spalony. Okej. Yummy! You must be the fool who killed my bodyguards. You only delay the inevitable. The blood of manswine will flow into my belly today, and I'll drink yours first. What are we waiting for? Let's get to it! Hurra! Okej. Okay. Okej, okay, oberwałam, ale to nic. Dokładnie mi tutaj ten... Akurat się odpalił gniew. Uwaga! O! Nie słoży. Jezus, jak mnie zjechał, dobra. Nie mnie załatwił. Zginął pierwszy, ale to ten, to piątka, nie ten co trzeba. Ej, dobra, Sauron mi coś tu robi, poczekajcie. Mam problem, ponieważ... Dobra, nie mam już tego oka. Okej, okay, mózg zdech, zdekapitowany, okej. Okay. Została nam ta dwunastka. O, ma fajne te. Dobra, muszę kogoś podeszlać. Mówmy. Czy jest ktoś? Nie ma. Ekstra. Jeszcze raz mnie trafi, koniec. No właśnie. Nie ma. You've been causing a lot of trouble, and now you got more. No, tego przeżyć nie mógł. On to bardzo ładnie wyglądało, jak mu ten miecz wszedł w szyję. Czy będzie problem? No nie, tak nie. No i trochę go tam obili. Nice. To dobrze. I'd say we're even. A good hunt. Less so for the war chief. And his archers. We should go hunting again. It would be my pleasure. Nie, nie, poczekaj, bo tam zostawiliśmy dobre skarby. Did we make a difference? We cannot see all ends. We must return to Shelob. The only reason to go back is for my ring. Enough! This is about more than your ring. All you! The sight may be what saves us all. No, ja myślę, że te wizje od Shelob to są akurat... Uuu... Dobra, mamy pierwszego focha. Ej, no... Nie, no nie wracaj, no poczekaj, bo tu dobre gadżety zostawiliśmy, ej.
No, gdzie to jest? Beware, Talia. W niej zbyt dużą ufność. Dokładnie, ona mu pokazuje to, co chce, żeby widział. Wiecie, tak jak facet przed kobietą. Ha, ha. Okej. A to, posłuchajcie trochę z drugiej strony. Dobra, bierzemy to. To zawsze można na te monety sobie wymienić. A raczej zniszczyć. Wow! O, ona jest skąd tutaj? O, z jakiej okazji? Tamten jest zajęty, tamten... No kurde, no myślałam, że jest zajęty. Nie jest? Co za bydlum? Jaki bydlum? To jest niebieskie czy białe? Chyba białe. Dokładnie, to było białe. Szkoda. Nie wiem, chyba tego nie można niszczyć. Aby się przydało, bo mamy teraz tego tyle, że no, no nie potrzeba nam więcej. I teraz tak. Następny punkt mamy tutaj. Shelob can reveal Sauron's weakness. We need her. But at what cost? Jakim kosztem? No właśnie. Się na, namnożyło tutaj tych bóli. O, ja zabawa. Przeszkodziła mi w ognisku. Okej, okay, mamy jeszcze umiejętność drążania, więc zaraz to zrobimy. I mamy brutalny mord. I co my możemy tutaj zrobić? Ślepa nienawiść. Brutalne morderstwo sprawia, że ucieka więcej wrogów. Okej, okay. I przyznaje premię do mocy i serii ciosów. Odblokujemy sobie. Bo jednak trochę z tego korzystam. Czekajcie, zaraz tam. Nie zauważył mnie. Właśnie, może bym sobie tak do niego podejść. O, dobra. Lipa. Widzisz? I to, co nam odebrałeś, to teraz nam oddasz. Chciałabym go przysłuchać. A już nie mogę? Mogę. Mogę, nie mogę, mogę, nie mogę. Okej, okay, tego zabiliśmy. Tutaj jeszcze jest jeden nieznany, nieznany wódz. Wódz. No i oczywiście u góry. Będziemy mieli bossa. Ten coś o nim wie, no ale to już odblokowałam. O, mamy go. Kuga zadusiciel. Panicznie boi się trucizny. Ranią go ataki z dystansu. Okej, okay, spróbujemy go obić w takim razie. Na odległość z łuku. I zmienimy sobie broń na tą trującą. A tutaj jeszcze jakiś misio był. Okej. Okay. Idziemy do misji. Something over here.
No nie, brama zdrajców. Minas Ithil jest bliskie upadku. Szeloba może ci pomóc, ale za jaką cenę? Ciekawe, co się stanie. Interesuje mnie to bardzo. On wręcz... If you can see Sauron's fate, tell us his weakness, so we may defeat him. Jakby się uzależnił od niej. Your vision is limited. I would love nothing more than to see his torment. To see him beg before me. Zdradził ją kiedyś pewnie, albo oszukał. My gaze is fixed upon the fate of Middle Earth. Return what you have stolen from me, and I will bring Sauron to you in chains. Why would I do that, Ringmaker? You and Sauron are one. Is this what you seek? Vagaries and riddles? Jak jesteś ty jednym? He is not our ally. Certainly not yours. Come, Talion. O, to było ciekawe, co ona powiedziała. Ej, zagęszcza się fabuła. Ktoś zdradzi. Minas Ithil House is a traitor. Who? Do you doubt her? Her visions have come to pass. You and I have both seen it. Then Minas Ithil is fighting a war on two sides. No, to akurat była dość ciekawa informacja, że mamy w Minas Ithil zdrajcę. Bo jest i Gollum. We knows how you can find the traitor. Take us to him. A war chief speaks to him through a messenger. We can choose you the messenger. Okej, okay, czyli mamy kolejną misję z Gollumem. My oczywiście teraz wcześniej szukaliśmy skrytobójcę, teraz szukamy zdrajcy. Kurczę, ciekawie się robi, a najbardziej zainteresowało mnie to, że ona powiedziała do niego, że jesteście jednym. Co to ma znaczyć? Przez pierścienie? Przez to, że... Właśnie, bo on powiedział, że on w pierścień wlał swoje moce życiowe. Czyli w tamte pierścienie też, w tym głównym, który wszystkimi rządził. I teraz Sauron posiada jego moce. To jest ciekawe właśnie, jak to możemy rozumieć. Możecie napisać w komentarzach, co o tym sądzicie. Tylko byle tam bez spoilerów czy coś. No a ja wam oczywiście serdecznie dziękuję za kolejny spędzony odcinek ze mną i zapraszam na kolejny. Do usłyszenia. Trzymajcie się, pa, pa.